Siemaneczko kochani, witam was na moim kanale. Ja jestem Marta i dzisiaj przychodzę z challenge'em. Będzie to challenge jednym kolorem, a za chwilę przekonacie się jakim. Więc zbliżcie się do mnie i zobaczcie, co będziemy dzisiaj malować. A teraz już możecie się domyśleć, jakiego koloru będzie to makijaż. Makijaż jednym kolorem będzie kolorem różowym. Przygotowałam tutaj sobie do pudełeczka produkty, które są różowe. Zaczynając od Beauty Blendera, jest on różowy, pędzli i produktów. Troszkę tego mam. Wiadomo, nie znajdziemy różowego podkładu czy różowej pomady do brwi, więc zastąpimy to czymś innym, ale każdy produkt będzie zawierał w sobie coś różowego. Nawet pędzle przygotowałam różowe. Więc zaczynając od początku. Na sam początek mam bazę Ingrid. Jest ona właśnie w odcieniu różowym. Może kamera nie oddaje tego koloru, ale uwierzcie mi, jest ona różowa. Jest to baza rozświetlająca, wygładzająco rozświetlająca. Więc nałożę sobie ją paluszkami. Nie za dużo. Nie widać jej na buzi, widać tylko delikatne rozświetlenie. Kolejnym produktem, który przygotowałam, jest Bourjois Paris City Radiance. Jest to jedyny podkład, który mam w różowym odcieniu. Jest to Rose Ivory. Może nie jest on do końca różowy, ale on tak wygląda, jeśli to widać. Ma w nazwie Rose i ma różowe podtony. Wiadomo, nie ma różowego podkładu, więc korzystamy z tego, co mamy. Nałożę go sobie troszkę na twarz. Użyję Beauty Blendera różowego. Nie wiem, czy ten podkład ma jakiekolwiek krycie, bo jak na razie to ja nic nie widzę, żeby krył. Beauty Blender oczywiście już przygotowałam sobie mokry, wiadomo. Troszkę więcej go użyję, może na gąbeczkę tym razem. Wreszcie tak to wygląda. Jeszcze w te miejsca dołożę, gdzie więcej potrzebuję tego podkładu. Myślę, że ten podkład ma lekkie krycie. Max można go zbudować do średniego, nie więcej. Wydaje mi się, że nie jest on różowy na buzi, lekko ciemnieje, mogę powiedzieć. Co tu jest na tym podkładzie napisane? SPF 30, Radiance Boosting Pigments, Fresh and Even Complexion. Wygląda na buzi w miarę dobrze. Ma on delikatnie różowe podtony, ale tak jak mówię, dosyć ciemnieje. Kolejnym produktem, który użyję, myślę, że jest już to, mam coś takiego, jest to Lip and Cheek, czyli może być to używane jako róż, taki płynny w pędzelku, albo do ust. My spróbujemy zrobić taką jakby bazę pod ten dobry róż. Na początku sobie przetestuję na ręku, jak to wygląda. No nie wygląda to zbyt fajnie. Zaraz wam pokażę. Trochę się to rozlewa, więc zobaczymy. Delikatnie nałożę sobie to na palec i spróbuję klepać paluszkiem. Powiem wam, że nie widzę żadnego efektu. Wygląda to jak taka krew. No, może delikatnie różowiutki jest, ale tak delikatnie. Nie wiem, czy to widać. Jest taki delikatny, teraz wam pokażę, o tutaj już jak wysechł, to na ręce wygląda mniej więcej to tak. Dobra, jedziemy dalej. Kolejnym produktem, który przygotowałam, jest puder od Fenty Beauty. Nie ma różowego pudru, ale mam puder w kolorze lavender. Jest on delikatnie fioletowawy. Zaraz wam zademonstruję, jak to wygląda, może będzie widać. Nasypię sobie troszkę na wieczko. Nie wiem, czy widać ten fiolet na wieczku mam. Jest on delikatnie fioletowy, więc pasuje tutaj do naszego challenge'u różowymi produktami. Używam różowego pędzla.
i zapudruję sobie buźkę. Tak w ogóle ten puder jest bardzo, bardzo dobry. Bardzo polecam, jeśli chcecie zmatowić sobie fajnie buzię, wygładzić, to jak najbardziej polecam ten puder. Nie robię bakingu, bo nie mam takiej potrzeby. Jeśli słyszycie coś w tle, to oczywiście Usza daje o sobie znać. Bo Usza lubi bardzo nagrywać z nami filmy, więc jest na filmach. Dobrze, jeśli już użyłam mojego pudru, to przejdziemy do kolejnej rzeczy. Przejdziemy do konturowania. Tak, konturowanie różowymi produktami będzie super. Mam tutaj kilka produktów. Jest to NYX w takim odcieniu. Jest to odcień Elektro, bardzo ładny różowy. Mam tutaj Rimmel, taki róż. Lasting Finish Soft Color Brush, Pink Rose. I mam tutaj kolejny z NYXa, troszkę w innym odcieniu, jak widać. Ten jest bardziej jarzeniowy, ten jest taki delikatniejszy. I mam paletkę. Paletkę, którą już kiedyś komentowałam w jakimś filmie z produktami z Vinted. I nie jest to paletka od Huda. Jest to podróba z Primarka, która jest, o dziwo, ma dobrą pigmentację i mi się podoba. I mam też kredkę w kolorze różowym od Pixi. Tak wygląda. Jest to taki róż wpadający w brąz, bym powiedziała. Więc może tą kredkę sobie odpuścimy, bo ona jest troszkę bardziej brązowa, o dziwo, niż różowa. Ale teraz robimy bronzer. Myślę, że delikatny bronzer tym różem będzie git. Więc wezmę sobie... Kurczę, nie mogę otworzyć. Wezmę sobie... Teraz wam pokażę, jaki to jest róż. Tutaj go mam. Ten na dole. Jest to taki... różany róż, tak jak jest napisane. Pink Rose. Szukam tutaj jakiegoś pędzla odpowiedniego. Myślę, że ten różowy może być odpowiedni. A więc zobaczmy, jak to nam wyjdzie. Jak to różem bywa? Będzie różowo. Ale ładny jest ten róż. Oczywiście to jest challenge, ale ja staram się zrobić dla was jak najładniejszy makijaż tymi produktami, które mam dostępne w challenge'u. Więc naprawdę się staram. To nie jest tak, że ja robię to na odwal. Nakładam bronzer tam, gdzie zawsze nakładam. W tym przypadku nasz róż. Nakładam w tych miejscach, gdzie zawsze go nakładam. Na policzki. Na czoło. Na żuchwę, żeby wyszczuplić buźkę. O dziwo, powiem wam, że ten róż nie zrobił wcale aż takiej plamy, bo to tak widać w kamerze trochę mocniej. Ale on jest ładnie rozblendowany. I jeszcze wezmę sobie jakiś mniejszy pędzelek, bo też przygotowałam takie mniejsze, żeby sobie wykonturować nosek. Troszkę to rozblenduję na tym nosku. I myślę, że jak na razie wcale nie ma tragedii. Wygląda to w ten sposób. Nie ma tragedii. Lecimy dalej. Kolejnym produktem, który użyję, będzie to róż. Powder Brush od NYXa. PB25 kolor. Bardzo ładny i użyję go w miejsce różu, czyli na nasz wcześniej położony płynny róż. Teraz mam takie rumiane policzki. O dziwo widzę, że on się troszkę świeci na złoto. Jak matrioszka wyglądam. Dobra, teraz zostają nam brwi. Brwi na sam początek zrobię jakimś kolorowym różem z naszej paletki. Później ewentualnie poprawię różową kredką. Jest to kredka do ust. Ale challenge to challenge. Podjęłam się challenge'u, więc go zrobię. Myślę, że tutaj będzie odpowiadał taki ciemniejszy róż. Albo jaśniejszy. Jak myślicie? Pierwszy czy drugi? Weźmiemy pierw ten pierwszy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może delikatnie go przyciemnimy tym drugim. Używam tego różu i tego. Mieszam je ze sobą. Muszę wam powiedzieć, że strasznie się sypie ten. I jak? Z różową brwią?
Ogólnie mi się podoba. Mogłabym tak chodzić na co dzień. Oczywiście jedna brew zawsze mi wychodzi inaczej od drugiej. Czy wam też tak zawsze wychodzi? Czy używacie jakiegoś szablonu, żeby było równo? Myślę, że moje brwi są tak fantastycznie zrobione, że nie potrzebuję żadnej kredki. Powiem wam o dziwo, że mi się te brwi podobają, ja bym mogła tak chodzić na co dzień. No ale myślę, że byłoby dużo ludzi niezadowolonych i którym by się nie spodobał ten pomysł. Troszkę grubsze je zrobiłam niż zazwyczaj, ale trudno. Teraz coś pokombinujemy z oczami. Skoro mamy już tą paletkę, może nie, może spróbujemy tym NYX-em. Coś tu ciekawego, żeby nie było tak jak zawsze, nie jeden wzorek, może zrobimy, no coś wymyślę. Niech mnie poniesie inwencja twórcza. No niestety on nie chce się tak przyklejać, jak ja bym chciała. Nie możemy użyć NYX Glitter Primera, bo on jest biały bądź przezroczysty. Zrobimy coś fikuśnego. Troszkę mi się cienia osypało. Go strzepię. Nie wiem, czy widać. Mam nadzieję, że tak. Skoro taki crazy makijaż, zrobimy crazy szlaczek. I oczywiście tak jak z brwią, tak jest z okiem, że jedno wychodzi lepiej, jedno gorzej. Też nie powiem, że te pędzelki są super, hiper, bo nie są niestety. Są akurat te, które mam z różowymi skówkami, są najgorsze, najrzadziej je używam, więc też jest to challenge robić to tymi pędzlami. Są o dziwo bardzo twarde. Ja mam jeszcze jakiś czysty pędzelek. A więc wygląda to tak, w ten sposób na razie. Jeszcze myślę, że dodam czegoś tutaj. Czegoś bardziej błyszczącego. Mamy tutaj dwie propozycje w tej palecie błyszczące. To delikatna i troszkę ciemniejsza. Ale myślę, że do tego makijażu jak najbardziej ta ciemniejsza opcja będzie fajna. Myślę, że zrobię to palcem. Niestety na suchą powiekę nie chce się to zbyt dobrze nakładać. Dodam jeszcze tej jaśniejszej wersji. Teraz już na pewno wyglądam jak matrioszka, więc wyglądam to w ten sposób na razie. I teraz poprosiłabym kamerzystę o chusteczki, bo nie mam już czystej ręki. Troszkę muszę się domyć, a następnie po moim crazy makijażu oczu przejdziemy do crazy makijażu ust. Ale jeszcze przed tym zapomniałam o rozświetlaczu. Mam tutaj mój ulubiony rozświetlacz od Anastazji Beverly Hills. I oczywiście na okazję różowego makijażu mamy tutaj piękny różowy rozświetlacz w kolorze Unicorn, tej tutaj na środeczku. Nie będę sobie żałować rozświetlacza, użyję nawet dużego pędzla do tego. O tak, piękny rozświetlacz, troszkę na nosek. Troszkę się pospało. Troszkę dużo się posypało. Troszkę tutaj, troszkę na bródkę. Troszkę nad usteczkami. Troszkę dużo. Tak jak każdy jednorożec lubi. I teraz właśnie przejdziemy do makijażu ust. Do makijażu ust mam przygotowaną, jak wcześniej wspominałam. Troszkę się posypało i koszulka do prania. Jak wcześniej wspominałam, Beauty Blender gdzieś mi uciekł na podłogę. Mam przygotowaną kredkę różową, bardzo różową i bardzo twardą, nie wiem czy coś z tego będzie, wygląda ona tak. I najbardziej różowy produkt do ust, jaki znalazłam w swoich zbiorach, jest to NYX Liquid, więc będzie bardzo różowo. Przybliżę sobie lusterko i pozwolę sobie zarysować obręb ust. Jest to taka barbiowa kredka i barbiowy kolor. I kolor NYX-a też jest barbiowy, więc będzie dużo Barbie. I jeszcze chciałabym powiedzieć, wracając do podkładu,
Podkład okazał się troszkę bublem. Zaczął mi się zbierać w maszczkach, a dopiero się maluje, więc słabo. I nasza wisienka na torcie. I wyglądam w ten sposób. A więc w ten sposób zakończymy makijaż jednym kolorem. Uważam za zaliczony. Jeśli Wam podobają się makijaże jednym kolorem, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję tam na dole. Nie zapomnijcie o komentarzu, chętnie je wszystkie przeczytam. A tymczasem do zobaczenia w następnym filmie. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Cześć!